Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj trochę z innej perspektywy. Raz, że trochę źle się czuję i jestem po prostu strasznie zakatarzona, także nie mam nawet ochoty ani siły się malować. A dwa, że pomyślałam sobie, że z innej perspektywy dla odmiany, bo chcę Wam dzisiaj pokazać z bliska trochę butelki, więc może, mówię, tak jak dla odmiany taki filmik Wam się spodoba. I dzisiaj chciałam Wam pokazać moją kolekcję perfum niszowych. Nie jest to kolekcja bardzo duża, bo ogólnie moja kolekcja perfum nie jest jakoś szczególnie duża, ale chciałabym Wam pokazać te perfumy niszowe, które są w tej chwili w moim posiadaniu na dzień dzisiejszy. Oczywiście jeśli chodzi o nisze, to tutaj zdania są podzielone i dla każdych ta nisza oznacza coś innego, jak już się zdążyłam nauczyć. Ja pokażę Wam perfumy marek, które są niewielkie, które skupiają się na tworzeniu tylko i wyłącznie perfum, no i mają po prostu bardzo dobre składniki, także tak ja rozumiem marki niszowe. Także jeżeli taki filmik Was interesuje, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Przygotowałam tutaj taki trochę świąteczny background, żeby było sympatycznie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest w ogóle aniołek, który zrobiła moja ciocia. Mam chyba 3 takie aniołki, a to są takie moje ulubione rzeźby, taka moja mała kolekcja. Firma nazywa się Willow Tree i nie wiem, to jest pani, która te rzeźby robi. Znaczy to są oczywiście kopie tych oryginałów, które ona wykonuje i to są takie rzeźby, które przedstawiają jakieś emocje, jakieś chwile związane w życiu, nie wiem, bardzo mi się podobają. Tutaj mamy Magnolia. Dziewczynka trzymająca taki, no wiecie, pierścień z kwiatów. Tutaj mamy Love, czyli przedstawicielkę miłości. A tutaj jest Healing Grace, czyli ozdrowienie, uleczenie. Także chciałabym mieć kiedyś więcej tych w swojej kolekcji tych rzeźb, bo bardzo mi się podobają. No ale dobra, do rzeczy dzisiaj o perfumach. Słuchajcie, niszowe perfumy w mojej kolekcji i zacznę, to chyba nikogo nie zdziwi, że zacznę od Le Cuvin de Minime, dlatego że tych perfum mam w swojej kolekcji najwięcej. Zacznę od tej, od Smyrny, to są perfumy, to jest seria poświęcona miejscom. No i Smyrna to jest miasto portowe w Turcji. Tutaj mamy zapach różany, róża z udem. Ja oczywiście o Le Cuvin de Minime robiłam oddzielny film, także zapraszam, ale w każdym razie z bliska widzicie, jak wygląda butelka. Ona jest delikatnie przezroczysta, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale ogólnie czarna, bardzo ciężkie nakrętki i te nakrętki w każdej serii są takie same. Tutaj mamy wytłoczony ten znak. Przepiękne opakowanie, przepiękny zapach. No i dalej seria poświęcona zwierzętom. Mój ulubiony zapach, to Hatai, czyli wilczyca. Tutaj też z boku mamy podobiznę wilka. To jest taki zapach ciepły, bursztynowy, kakaowy, bardzo przytulny. Dalej Nubika, czyli lwica. Proszę, tutaj też jest obrazek. Tu jest taki zapach waniliowo-paczulowy, bardzo delikatny, również ciepły, otulający. Dalej Heliaka i to jest orzeł i to jest, trochę mi się kojarzy z By the Fireplace. Tutaj też mamy taki po prostu zapach trochę dymu, trochę takiej przestrzeni, także to jest to. No i Teria, czyli zebra, to jest zapach trochę kwiatowy, trochę chłodny. Mam nadzieję, że uda mi się go bardziej przetestować wiosną, bo kupiłam trochę nie w tą porę roku, także nosiłam go tylko raz, ale zapach wydaje mi się przepiękny, taki właśnie czysty, trochę mydełkowy, ale nie drażniący, także o ile ja takich zapachów mydełkowych nie lubię, to ten akurat mi się bardzo podoba. Także to jest moja kolekcja Le Cuvin de Minime. Dalej w kolejności najwięcej mam zapachów z marki Floral Street. Jakiś czas temu robiłam taki test całego ich Discovery Set i tam zdążyłam przywąchać większość ich zapachów. No i muszę Wam powiedzieć, że w mojej kolekcji są 3 pełne flakony i 1 miniatura. Pokażę w kolejności, w jakiej je kupowałam. Najpierw Floral Street i to jest Vanilla, White Vanilla Orchid. Zapach przepięknie waniliowy, ale z dodatkiem czarnej porzeczki i bambusa. Przez to ta wanilia nie jest taka słodka, nie jest uciążliwa, tylko jest jak gdyby świeża. Przepiękny, przepiękny zapach. No i jak widzicie, same butelki również taki
ta naklejka, no z tyłu to nie wygląda aż tak ładnie, ale tu od środka wygląda naprawdę to bardzo ładnie, bo te kwiaty dają wrażenie takiej trójwymiarowości. Dalej w kolejności, jaki zakupiłam, to Arizona Bloom i tutaj jest wanilia z solą. Uwielbiam taki profil zapachowy w ogóle na lato i ten zapach w szczególności, dlatego że on nie jest słodki, jest taki bardziej wytrawny, no i czuć mocno i tą sól, i tą taką właśnie niesłodką wanilię. Także to jest to. Dalej w kolejności kupiłam Black Lotus. I to w ogóle było dla mnie same zaskoczenie, bo te dwa zapachy, które Wam teraz pokażę, to były zapachy, które mi się na początku z tego całego Discovery setu podobały najmniej, dlatego że one są takie dosyć odurzające, bym powiedziała, i potrzeba czasu, żeby je zrozumieć i się ich nauczyć. Ale tutaj mamy, powiedzmy, różę z udem, można tak w skrócie powiedzieć. To jest taka mroczna róża, niezbyt słodka. Ten ud tutaj jest taki trochę na pograniczu już spalonych opon, ale to mówię na pograniczu. Zapach jest ciężki, intensywny, jak najbardziej unisex. Bardzo mi się podoba, jest taki po prostu mroczny, w ogóle samo to opakowanie też jest takie mroczne. Lubię łączyć ten zapach z innymi, lubię nosić również solo. Także to jest to. No i ostatni flakon, jaki mam, to jest miniatura i to jest Liang Liang Espresso. Kupiłam miniaturę, bo nie byłam pewna, czy jednak będę ten zapach nosić, ale muszę Wam powiedzieć, że na pewno zakupię prędzej czy później pełne opakowanie, jak już te 10 ml wykończę. Fajnie, że Floral Street ma w swojej ofercie takie 10-ml opakowania. One też często się pojawiają na przykład na eBay, także nie trzeba je kupować absolutnie w pełnej cenie. Ja też ten konkretnie flakon kupiłam gdzieś od kogoś, ale był nowy, nieużywany, chociaż ta pompka tutaj niezbyt dobrze działa, ale mówię, kupiłam też za śmieszne pieniądze, także fajnie, że mają te właśnie malutkie flakony, które można kupić taniej. Bardzo lubię ten zapach, to jest dla mnie taka czysta, palona kawa, ale w jakiejś starej, takiej drewnianej kawiarni. Także lubię też dodawać ten zapach do innych albo nosić sam solo, bardzo trwały. Zresztą wszystkie te tutaj cztery są bardzo trwałe. Mam wrażenie, że te ich zapachy takie kwiatowe, owocowe, tamten mają ten rabarbar jakiś i peoni i tak dalej, tamte są piękne zapachy, ale trochę mniej trwałe. Natomiast te tutaj z tych cięższych zapachów myślę, że są, no są bardzo trwałe. Kolejne flakony z jednej marki, jakie posiadam, to Bon Parfumé. Zacznę od tego, o którym już mówiłam, i to jest 302 Amber Iris i drzewo sandałowe. Tutaj nazwy są właśnie tymi numerami 302. I to jest zapach po prostu bursztynowy, przepiękny bursztyn, taki dla mnie forma wyjściowa bursztynu. Bon Parfumé ma właśnie wiele zapachów w swojej ofercie. Wszystkie są właśnie ponumerowane i są też kolory odpowiadają jakimś tam rodziną zapachowym. Także te czerwone to są właśnie takie zapachy bursztynowe. Także to jest to. Kolejne, o którym jeszcze na kanale nie mówiłam, to jest 401. Przepiękna śliwka z kadzidłem. To o tym zapachu będę opowiadać jeszcze przy okazji innego filmu. No i 902, który zakupiłam sobie sama na urodziny. To jest koniak, tabaka i nie pamiętam co jeszcze. Powiem Wam szczerze, że planuję się pozbyć tego flakonu, dlatego że on jednak dla mnie pachnie zbyt męsko. Zapach jest przepiękny, jest taki głęboki, właśnie lekko tytoniowy, z dodatkiem tego koniaku i jeszcze takich nut drzewnych, ale dla mnie on pachnie zbyt męsko, dlatego postanowiłam, że się tego flakonu pozbędę i zakupię coś innego, być może z Bon Parfumé, być może zupełnie coś innego. Także chciałam robić oddzielny film o tych zapachach, ale o Bon Parfumé, ale nie wiem, czy jest sens, bo jeśli się pozbędę tego, to zostaną mi tylko dwie butelki, nie wiem, chyba że kupię coś w zastępstwie. Jeszcze 301 też mnie bardzo ciekawi, również zapach bursztynowy, także zobaczymy. No i dalej już pojedyncze flakony, Olfactive Studio, przepiękna w ogóle marka, z fajną myślą przewodnią, właśnie flakony inspirowane zdjęciami, sam flakon w ogóle inspirowany, zostawiam tutaj tłuste ślady na tym, sam flakon inspirowany aparatem fotograficznym, bo tutaj widać nawet taki jakby obiektyw i tutaj takie pokrętło, tutaj taka soczewka, wszystko naprawdę dopracowane ze szczegółami, w ogóle przepiękne
piękne opakowania. Ja o Olfactive Studio będę robić jeszcze jeden oddzielny film z dokładną recenzją tego zapachu. Ja mam, bo jeszcze nie powiedziałam, to jest Chambre Noire, ale jeszcze mam 3 próbki Olfactive Studio i chciałam po prostu zrobić oddzielny film o tej marce i o tych perfumach. Także tutaj mamy konkretnie skórę, to jest zapach skórzanego futerału na aparat. Bardzo pieprzny zapach, bardzo mocno wyczuwałem ten pieprz, taki bardzo odświeżający, ale to jeszcze będę opowiadać. Kolejny to jest Bordeaux Masai Mara. Bordeaux to również, tak jak zresztą no wszystkie tutaj marki niszowe, bardzo ciekawe zapachy. Tutaj mamy taką serię inspirowaną właśnie miejscami. No i tutaj mamy znowu przepiękną też śliwkę, suszone owoce. Zapach jak najbardziej bursztynowo-owocowy, moim zdaniem bardzo trwały, nie jest bardzo ekspansywny, ale na pewno bardzo trwały, bardzo mi się podoba, mówię, takie soczyste, suszony taki kompot owocowy w towarzystwie właśnie przypraw i bursztynu, także to jest również przepiękny zapach. No i ostatni, nie można zapomnieć o replika Maison Margiela, replika By the Fireplace. To jest jeden z moich ukochanych zapachów w ogóle. Zapach palonego ogniska, zapach palonego drzewa owocowego, zapach dymu, goździków, wanilii, palonych pianek marshmallow przy ognisku, różnie w zależności od dnia, w zależności od nosa, różnie postrzegany. Ja mam tutaj malutkie opakowanie 30 ml, ale pewnie, że chciałabym mieć większe, niestety zapachy dosyć drogie, także muszę się zadowolić tą 30. Natomiast zrobiłam już film, nie wiem jeszcze w jakiej kolejności będę wrzucać, bo zrobiłam film o alternatywach dla By the Fireplace, także jeżeli również kochacie ten zapach, to zapraszam do tamtego filmu. No i to jest cała moja kolekcja perfum niszowych, tak to wygląda. Chciałabym, żeby się powiększała. Jeśli chodzi o Le Couvent de Minime, to z tej serii bardzo bym chciała jeszcze Solano i Portobello. To są takie zapachy. Solano to jest taki trochę w klimacie może terapeuty, Guerlain, coś w tym stylu, taki słodki, trochę na lato, tak przynajmniej z opisów to wynika, a Portobello to raczej taki zapach właśnie bursztynowy. Z Floral Street, tak jak mówię, no pełne opakowanie Liang Liang Espresso, to na pewno. Olfactive Studio jeszcze przewąchałam panoramy i bardzo mi się podoba, no ale to jeszcze będę, mówię, opowiadać. Jeśli chodzi o Bordeaux, to nie wiem, czy wejdę w posiadanie innych flakonów, bo trochę się boję trwałości. Tutaj jest dobrze, ale tam opisy są różne. No, z repliki to jest wiele zapachów, które chciałam mieć w swojej kolekcji. Niestety, tak jak mówię, zapachy drogie, więc nie wiem, czy się skuszę. Natomiast jeśli chodzi o niszę ogólnie, to tutaj na pewno jeszcze znajdą się flakony z 4160 Tuesdays. No i nie wiem, dalej będę brnąć w ten świat, bo muszę powiedzieć, że bardzo mnie to wszystko zaintrygowało. Czuję tutaj różnice, te zapachy moim zdaniem są bardziej ciekawe niż mainstream. Mają dużo więcej do zaoferowania, a ich ceny często są dużo niższe niż te właśnie znane marki i znane tytuły z mainstreamu, także ja chyba będę dalej brnąć w tą niszę. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione niszowe perfumy, ale właśnie w przystępnej cenie. Nie mówię tutaj o Parfums de Marly i tym podobnych rzeczach, na które po prostu no nie każdy, a już na pewno nie ja, nie mam ochoty wydawać tyle pieniędzy. Jak widzicie, tutaj pokazałam Wam, że nisza może być w całkiem przystępnej cenie, także jeżeli macie jeszcze jakieś takie perełki właśnie z takich marek przystępnych cenowo, to koniecznie piszcie. Mam nadzieję, że filmik był dla Was przyjemny w odbiorze, że miło spędziliście czas. Zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do subskrypcji i do kolejnych filmów. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!